Elektrociepłownia Garbary, dawniej elektrownia, dawniej jeden z symboli nowoczesnego Poznania. Górujący nad miastem komin wielu mieszkańców uwieczniało na rodzinnych fotografiach. Obiekt powstał w 1929 roku. Na zorganizowanej z okazji dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości powszechnej wystawie krajowej, popularnie zwanej PWK-ą, elektrownia była jednym z ważnych elementów prezentacji Poznania. Postindustrialna przestrzeń na Ostrowie Tumskim zainteresowała Michała Kępskiego, który przygotował o niej wystawę. Do współpracy zaprosił trójkę poznańskich artystów, fotografa Michała Sitę oraz Joannę i Marcina Markowskich, którzy zajęli się aranżacją przestrzeni. Wystawę zatytułowaną Dokument potencjalny oglądać można w śluzie katedralnej w Bramie Poznania. Wystawa Elektrownia Garbary Dokument Potencjalny to taka wizualna opowieść o dawnej elektrowni. To miejsce obecnie jest trochę zapomniane, stojące trochę na uboczu miasta, odsunięte torami kolejowymi i także rzeką, ale z drugiej strony jest to miejsce, które pojawia się bardzo często na pierwszych stronach gazet. Wszyscy zastanawiamy się, co z nim dalej będzie, jak się zmieni. I dlatego też podjęliśmy temat ten w Bramie Poznania, żeby pokazać przestrzeń na Ostrowie Tumskim, trochę nieoczywistą, przestrzeń postindustrialną i zastanowić się, jakie wartości w sobie kryje ta przestrzeń, co w niej jest ciekawego, co może być dalej w niej rozwinięte. Elektrownia Garbary to bardzo cenny przykład modernizmu w Poznaniu. Cenny, bo znacznie starszy niż okrąglak. Jeśli chodzi o modernizm, to najczęściej myślimy o okrąglaku, ale okrąglaki to są lata powojenne, a przedwojenny, wczesnomodernistyczny przykład architektury dość dobrze zachowanej to właśnie elektrownia Garbary, dzisiaj nazywana elektrociepłownią, ale my na wystawie używamy tej pierwszej nazwy tego miejsca, więc architektura modernistyczna, zabytkowa, ciekawa, ale także elementy zabytkowe, jeśli chodzi o technikę. W elektrowni zachowały się praktycznie cały cykl produkcyjny, wszystkie maszyny są tam wciąż obecne i pokazujemy jako elementy zabytkowe, jako elementy sztuki inżynieryjnej. Wykorzystując to hasło sztuki inżynieryjnej, chcemy zwrócić uwagę nie tylko na ten element techniczny, jak chociażby na stawni bardzo pięknie tutaj pokazany, ale także na element wizualny, estetyczny, ponieważ te obiekty również bardzo fajnie można oglądać i spojrzeć na nie przez pryzmat właśnie wizualności. Elektrownia była dumą przedwojennego Poznania, mówi Michał Kępski. Była ówczesnym symbolem nowoczesności. Była taką jasną świątynią nowoczesności, która stoi na Ostrowie Tumskim tuż obok poznańskiej katedry. Nie było to wtedy dla nich wielkim problemem, że stawiają obok katedry taki bardzo nowoczesny budynek, który dzisiaj trochę rywalizuje jednak przestrzennie i wizualnie z tym miejscem. Była to osobliwość Poznania. Rok 1929, powszechna wystawa krajowa, popularna PWK. Wówczas w takim małym informatorze, co warto zobaczyć w Poznaniu, obok katedry, obok zamku, obok Biblioteki Raczyńskiej wymieniona była elektrownia jako osobliwość Poznania. Tym się wówczas chwalono. I ta historia trwa, zmienia się, bo z elektrowni w latach 60. przechodzimy w elektrociepłownię, później w latach 70. jest dobudowany wielki komin, który też tą przestrzeń w trochę inny sposób pokazuje. Do lat 90. ta elektrownia funkcjonuje w pełni, później stopniowo jest wygaszana. Jak zwraca uwagę Michał Kępski, obecnie przestrzenie postindustrialne są dla miast z jednej strony wielkim wyzwaniem, z drugiej wielką możliwością. Ponieważ najczęściej są w centrach miasta, w samym środku, to, jak argumentuje chociażby profesor Ewa Rewers, dają możliwości nowego namysłu. Nowego namysłu nad przestrzenią miejską, nowego namysłu nad tożsamością miasta, tożsamością ludzi w mieście mieszkających. I stąd też ten wątek także przez nas jest podjęty i podejmujemy go w sposób, używając hasła potencjalność. W nawiązaniu do
teorii historii potencjalnej Arielii Acoulay i interpretacji tej teorii przez profesor Ewę Domańską, szukamy pewnych możliwości w tej historii, pewnych wartości, które da się rozwinąć. Dlatego na wystawie nie pokazujemy projektów architektonicznych. Nie zastanawiamy się, jak ona będzie wprost wyglądała, ale szukając, czy patrząc, analizując wraz z artystami przeszłość, szukamy wartości. Tymi wartościami są z jednej strony zabytkowe elementy architektury i wyposażenia elektrowni Garbary oraz jej miejsce w krajobrazie Poznania, ale z drugiej strony to też, a może przede wszystkim, pracujący w obiekcie ludzie. Ważnym elementem są dla nas ludzie w tej opowieści. Ludzie, którzy nas oprowadzali po elektrowni, ale także zwykli przechodnie czy mieszkańcy miasta, którzy są obecni nie tylko współcześnie, ale także historycznie, ponieważ jak wynika z kwerendy zrobionej przeze mnie na potrzeby tej wystawy, bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo ludzi fotografowało się na tle elektrowni. To było takie coś, co było dla nich, z czego Poznaniacy byli dumni po prostu w latach 20. dwudziestolecia międzywojennego. Nawiązując do tego, twórcy wystawy postanowili wciągnąć widzów do jej współtworzenia. W drugim pomieszczeniu umieścili kostki, na których wypisali różne słowa. Słowa te wywołują różne obrazy, skojarzenia i historie związane z elektrownią. Można z nich budować własne zdania, a w konsekwencji własne opowieści. Podobny mechanizm uruchamiają pokazywane tu pocztówki ze zdjęciami elektrowni. W ten sposób opowieść o tym miejscu rozrasta się i wzbogaca o nowe wątki. Ta historia jest historią do odkrycia, tak nam się wydaje. Historia, która ma potencjał do rozwoju, ale też ma potencjał właśnie do odkrywania. To przestrzeń wyciemniona, przestrzeń historyczna, która właśnie jest w kontraście do przestrzeni bardzo jasnej, współczesnej. Tu opowiadamy o historii elektrociepłowni Garbary, historii potencjalnej, niedokończonej, też nie do końca odkrytej. I opowiadamy w bardzo charakterystyczny sposób, dość minimalistyczny, poprzez słowa i poprzez obrazy. Postanowiliśmy zrobić to w ten sposób, ponieważ chcemy pokazać pewną nieliniowość tej opowieści, czy pewne możliwości różnego jej ułożenia. Słowa można sobie zmieniać, obrazy sobie można przestawiać i samodzielnie oglądać, a także można je zabierać do domu, ponieważ wszystkie obrazy są zrobione w formie pocztówek, które poznaniacy mogą, zwiedzający wystawę, mogą zabrać do domu i czy wysłać dalej, czy też przykleić gdzieś u siebie w domu. Na jednej z pocztówek, którą znajdujemy w tym pomieszczeniu, zobaczyć można zdjęcia z miejskiej pływalni, która powstała przy elektrowni w 1933 roku. Jedna z oficjalnych miejskich pływalni, w której mogą przyjść poznaniacy, najpierw wykupić bilet oczywiście, a później wykąpać się. 50-metrowych torów pływackich, 5-metrowa skocznia, szatnie, bufet, bardzo dobrze wyposażona pływalnia miejska, plus największy chyba tego miejsca, czynna najdłużej z wszystkich innych pływalni otwartych wówczas w Poznaniu, bo aż do października. Dlaczego? Ciepła woda z elektrowni, która wpływała i która sprawiała, że ta woda była podgrzewana. Więc bardzo wiele zdjęć elektrowni, na bardzo wielu zdjęciach elektrowni widać także kąpiących się ludzi w ich otoczeniu i te zdjęcia również można zobaczyć i wziąć u nas na wystawie. Trzecie pomieszczenie kryje zdjęcia Michała Sity wykonane we wnętrzu obiektu i wokół niego. Pokazują współczesny obraz elektrowni. To fotografie Michała Sity, związanego z galerią Pix House, który pokazuje miejsce stojące przed możliwą zmianą.
pokazuje przestrzeń nie do końca zdefiniowaną i właśnie ukazuje pewne napięcie w tym miejscu. Nie do końca wiemy jako odbiorcy, czy jest to miejsce, które jest totalnie zamknięte, czy jednak miejsce, które wciąż pracuje. Michał Sita ukazuje tą przestrzeń, tak jak ją zobaczył na początku tego roku, jako miejsce, które jednak, w którym jednak toczy się jakieś życie. Wymowne w tym kontekście jest to zdjęcie. Jest to fotografia, która pokazuje elektrownię z góry, ale która pokazuje także bardzo ciekawą relację pomiędzy kominem elektrowni a katedrą poznańską, która właśnie pokazuje to rozpięcie pomiędzy przestrzenią przemysłową, a przestrzenią sakrą, przestrzenią historyczną, przestrzenią dziedzictwa ponad tysiącletniego poznańskiego Ostrowa Tumskiego. Jednocześnie w tej fotografii możemy zobaczyć te charakterystyczne elementy dla każdej budowli industrialnej, czyli elementy techniczne, różnego typu zabytki, dźwigi, podnośniki, ale także, co jest najważniejsze, co dobrze pokazuje właśnie to, że to miejsce nie jest do końca zdefiniowane, nie można powiedzieć, czy żyje, czy nie żyje, mówiąc skrótowo. Na tej fotografii widzimy roślinność, która wdziera się do tych industrialnych miejsc, do tych fabryk, która stara się coś z nim zrobić na nowo. Mimo, że nie ma tam człowieka, to jednak jest tam życie, pokazana jest tam roślinność, która właśnie w jakiś sposób natura stara się zmieniać to miejsce. Dzięki temu możemy też prześledzić czy zastanowić się, jakie czynniki wpływają na rozwój takiego miejsca, czy kto jest obecny, jakie podmioty możemy tam spotkać. Bo to nie tylko są ludzie, ale także właśnie, jak mówię, jest tam natura, która myśląc o przyszłości, myśląc o potencjale takich przestrzeni postindustrialnych, również powinna zostać uwzględniona, bo jest tam także dziś obecna. Stąd, wracając do tego, co mówiłem na początku, przestrzenie postindustrialne są takim elementem wyzwania dla współczesnego miasta, dla myślenia o miejskości, ponieważ pokazują różne podmioty, które są tam obecne i które tworzą tą przestrzeń. Michał Sita zbudował swoją opowieść nie tylko na napięciu między żywym a martwym, lecz także na innych opozycjach. Wnętrze, zewnętrzność, przeszłość, przyszłość, zamknięcie, otwartość. Pokazuje elektrownię Garbary z zewnątrz, tak jak ją najczęściej wszyscy mieszkańcy Poznania, a także turyści mogą zobaczyć. Czyli przede wszystkim przez komin, który góruje nad całym terenem i to napięcie, o którym pani wspomniała, jest pierwszym elementem, który możemy zobaczyć w tej przestrzeni, czyli pewne napięcie pomiędzy fotografią współczesną, pokazującą przestrzeń dookoła elektrowni, a także tą fotografią z wnętrza, która już jest trochę bardziej spokojna, która pokazuje tą przestrzeń właśnie jako trochę bardziej uspokojoną, trochę z mniejszą ilością ludzi. I na tej dychotomii również jest oparta ta przestrzeń i praca Michała. Staraliśmy się wraz z autorem fotografii pokazać elektrownię nie w sposób taki romantyczny, jak często się pokazuje rzeczy postindustrialne, ale raczej poszukać elementów, które tworzą tą przestrzeń. Czy plątaninę kabli, rur i innych elementów technicznych, czy pewne przestrzenie już puste, bo już zamknięte, czy także ludzi, którzy nadal tam pracują, bo człowiek, pracownicy byli i obecni, czy przechodnie, są tutaj przewodnikami naszymi, byli przewodnikami Michała i w ten sposób oni są praktycznie na pierwszym planie, a na drugim ujawnia się cała przestrzeń wystawy. Autor podchodzi w bardzo wrażliwy sposób do tej przestrzeni i tym samym chce nas tą wrażliwością, ale także pewną otwarciem, pewną wyobraźnią zarazić do tej przestrzeni i zaprosić do jej samodzielnego odkrywania. Buduje wizualnie takie cztery ważne zdania. Zdanie dotyczące przestrzeni wokół, gdzie właśnie dominuje komin, pokazuje także te przestrzenie duże, przestrzenie makro w elektrowni Garbary, ale także pokazuje przestrzenie bardzo mikro, bardzo wąskie, bardzo małe detale, które tworzą charakter tego miejsca.
No i oczywiście odnosi się do tematu postindustrializmu, do tematu, jak dzisiaj stare maszyny, zabytkowe maszyny, maszyny chociażby z fabryki HCP, maszyny z początku lat 20., które są do dzisiaj, które jakby trzeba było, to można by je uruchomić, jak tam one funkcjonują, jak wyglądają w tej przestrzeni i stawia dość trudne pytanie o odpowiedzialność za te miejsca. Co dalej się z nimi ma stać? Właśnie mówiąc, czy pokazując także pewne, powiedziałbym, pewne uczucie wobec tego miejsca. Uczucie, które wynika właśnie z obcowania z naszymi przewodnikami, z ludźmi. To dzięki nim Michał Sita potrafił w tak charakterystyczny dla siebie sposób, ale także taki wrażliwy sposób podejść i pokazać nam tę przestrzeń. Wybrane historie tych ludzi zostaną przedstawione w podsumowującym wystawę albumie, który ukaże się jesienią. Najprawdopodobniej w październiku tego roku pokaże się wydawnictwo w formie bardzo artystycznej, zaprojektowanej przez Marcina Markowskiego, które opowie całą historię tego miejsca, dzisiejszą. Będzie to nasz kolejny potencjalny dokument, który pokaże, jak to wygląda obecnie, w formie zarówno artystycznej drukowanej, jak i w formie internetowej dostępnej dla wszystkich. I tam pokażemy więcej informacji, więcej opowieści, a także całą narrację mówiącą o zabytkach tego miejsca, także o przyszłości i o możliwościach, jakie tkwią w przestrzeniach postindustrialnych. Wystawę Elektrownia Garbary Dokument Potencjalny będzie można oglądać w Śluzie Katedralnej do 17 września. Polecamy!